This re, White Widow This. Moi fani to rodzina, nie pozwolę ich poniżać. Dzieciakowi prawie dałeś wira hejtu, który macie dzisiaj. Teraz nie dźba jak będzie stękał pod playback. Może w końcu zobaczysz, kto tak naprawdę słucha ciebie. Powiedz jak to jest, se robić podziemną muzykę, jednocześnie dla zasięgu byłeś klaunem w Hajlice. Powiedz jak koncert na fejmie, jak działa Majors. Czy trąba bomba to podziemie? Zarzucacie Albertowi, że uciekał przed autami. A jak Google Gang spierdalał, to już gra tak między wami. Nic mnie nie jest w stanie zranić i to wasz największy problem. Bo zbyt długo w internecie byłem tym ofiarnym kozłem. Na tamtej perce sam se wyjebałeś zęby. Chciałeś być jak fałki, a wyszedł język węgierski. Czas uczuć temat o tej podjebanej nazwie sobie. Wyobraźcie, że nie wiedziałem o was naprawdę. A ja chciałem pogadać, ale się zaczął mi grozić. Dlatego publicznie musiał przeprosić, ale wracając do was, Macias miał być wielkim G. Narzucałeś słów na wiatr, żeby nie stało się nic. Wasze teksty są jak zlepek randomowych słów. Chętnie wytłumaczę ich znaczenie, jak nie znacie już. Nie podziemia, kurwiska z mainstreamu. Nie chcesz być na głównej scenie, a bierzesz walkę dla freaków, to nie Bay Anthem, bo widać macie problem jak już bez alkoholu się publicznie nie wypowiesz. Miał być designerski wpierdol, ale Joseph nie ubrał supli. Następnym razem musisz wołać głośniej, kumpli. I wbiega White Widow z tego co widzimy na scenę, więc zaczyna się grubo. Wyrzygałeś wersu, którego idzie zrozumieć. Przyszło co do czego, to cię przerósł i smutnie. Żałujesz, że ktoś odkopał to story i chętnie byś cofnął czas. Pewnie jeszcze numer zrobił, ale ja pierdolę was od zawsze. Szczerze sobie wjebaliście film, już to nie O-Block, wiecie? Za chwilę atencji każdy z was by obrodził. Dokładnie jak ty trowi. Nie chodzi o to, z kim bijecie sztamę, tylko o ideologię, którą jak dziwkę sprzedałeś. To nie diss was, to jechała karma. Chwila czasu i co znaczą wasze hasła? Co? Spójrz na moje dokonania, co zawdzięcza mi ta gra. Wy nawet kurwa w czterech nie dojdziecie tam gdzie ja. Minęliście z powołaniem się Bary Maciek, bo nie macie panczy ani w ringu, ani w rapie. Czemu po kilku minutach usunąłeś tam to story? Się obstrałeś konsekwencji, czy wydawca nie pozwolił? Lepiej się zastanów, czy odpowiesz ma to na ten diss. Beef to nie pijacki freestyle, jak ty wykerujesz cały deal. Pasko ledwo trafia w beat, bardzo przykre. Spróbuj się do mnie, a zrobię z ciebie mężczyznę. Ostatnie ostrzeżenie, odpierdolcie się ode mnie. Chyba, że tak bardzo chcecie dalej być pod ziemię. Jaki kraj, taka shoreline mafia. Garfield to nie jest zaczepka, tylko sama prawda. Nagraliście support w Łodzi, to nic wam nie przeszkadzało. Ale tak to jest z fanami, chorągiewek nigdy mało, tyle. Ja pierdolę, ty. No ogólnie jest ciekawie. No, jest ciekawie. No jest ciekawie, no. Ten losowy jak za co, bo nie rozumiem. Znaczy nie, no bo wydaje mi się, że niepoprawnie interpretujesz słowa tutaj nawinięte. Czekajcie, muszę sobie poukładać wszystko. No. Znaczy ja się nie czuję obrażony jak coś. Bo tu po pierwsze zostało nawinięte, że oni mi w dupę wchodzą. Czy to jest prawda? Nie powiedziałbym. Ale na tym też polega disowanie, nie? Że współprawdy też są argumenty. No też jest tutaj jakby z takich ciekawszych rzeczy. Ja nie wiem, czy to, to chyba musi być prawda, że White Widow grało support przed Szpakiem. Okej. Okay. Mnie też w sumie ciekawi geneza tego, że White Widow nie lubi Szpaka. W Łodzi grali. Okej, okay, w Łodzi grali. Ja z tego co rozmawiałem, bo się zapytałem Maciasa o co chodzi w momencie, kiedy Szpaku tą mepkę puścił.
Ja mówię, że chyba chodzi o te Instastory, takie co ja zresztą pokazywałem siebie na TikToku i że to było 3-4 lata temu i nikt niczego nie usuwał. Że to po prostu zostało wbite i ten. No. Też ładne też było wstawienie się za swoją grupą słuchaczy. To też jest miłe zawsze. Ja też myślę, że Szpaku ma bardzo specyficzną specyficzną publikę. I nie wiem, czy to dobrze, czy źle, nie? Ale to moja interpretacja jest taka, że publika Szpaka traktuje Szpaka jako członka swojej rodziny. Bo on ma taką nietuzinkową trochę tematykę, która często się skupia na problemach psychicznych i różnych zła tego świata i ludzie, którzy są dotknięci przez rzeczy, o których on śpiewa, to się bardzo identyfikują z tego typu treściami. I tu znowu dochodzimy do tego, że w momencie, kiedy nie jesteś jakby targetem i nie masz niczego wspólnego z tym, o czym on nawija, to tego nie zrozumiesz, ale jak jesteś w takim stajcie życiowym, o którym on nawija, że też był, to prowadzi do identyfikacji tych fanów z twórcą. Jakby, że Szpaku im pomaga i tak dalej, nie? I że to też jest dla nich wyznacznik, bo on bardzo często w tych swoich kawałkach nagrywa i opowiada o jakby o takiej drodze do normalnego życia, która jest okraszona różnymi upadkami, chwilami słabości. I to buduje właśnie takie specyficzne przywiązanie tych ludzi do Szpaka, więc ja się nawet nie dziwię, że ludzie teraz go będą wynosić jakby w niebiosa. No. Ja myślę, że na pewno da się to odbić. Pytanie jest, jak to się rozwinie, nie? Więc no, na pewno nie należy się tak zero-jedynkowo. Znaczy ten diss jest mocny, jakby okej, nie? To jakby to też trzeba powiedzieć. Są punchy, są nawiązania, też są zaczepki. Dlatego ja też w swojej wczorajszej wypowiedzi, co na TikToku mówiłem, że no, to Macia zrzucił tu, a to chyba tak się zaczął i tak dalej. Już jakby nauczony jego bifem z Bezczelem, wiem, że potrafi też taki agresywny rap robić, nie? Ten. W Polsce obowiązują spójne standardy, które wprowadzają kolorowe śmietniki do segregacji śmieci. Podstawowe kolory segregacji śmieci to żółty dla metali i tworzyw sztucznych, niebieski dla papieru, zielony dla szkła, brązowy dla bioodpadów i szary dla odpadów zmieszanych. Okej. Okay. To White Widow zarówno jest metalem, tworzywem sztucznym, papierem, szkłem, a brązowego nie ma. Stary to przecież nawijka dla ludzi w dołkach albo do zapłakanych juliczek, a ten diss to gwałt liryczny. No jest dobry jeśli ten diss. Jeśli chodzi o security, korzystamy tutaj... Dzięki Olicznie za drugi miesiąc suba. Ten także chodnika, jak wiecie o co chodzi, to wiecie, że zawsze jest podpięty. No. No tu jest jakby ciekawe spostrzeżenie na muzykę White Widow, o. No. A też widzę, że Szpaku bardzo się skupił na tym, że White Widow brali udział przy okazji Gal Freakowych. Bo, czy że tą nutę dla fejmu zrobili, czy że Macias właśnie był w High League'u. Szpaku jak coś to jest totalny przeciwnik Gal Freak Fightowych, nie? A to zresztą chyba po jego wystąpieniach, czy publicznych, czy na nutach można stwierdzić. Ja pamiętam jak z nim rozmawiałem,
wtedy przy tym pamiętnym spotkaniu, to on powiedział coś takiego, no wiesz, bo już tam sobie tam luźno gadaliśmy o różnych rzeczach i on powiedział coś takiego, że musiałby być skończonym, że już tak, że alkoholizm by zawładnął jego życiem, musiałby być takim totalnym żulem, który nie ma na butelkę wódki, żeby tam wystąpić. I że dla niego tacy ludzie tam występują. I że to jest, kurwa, totalne nieporozumienie. No bo to jest idealne do disowania. Macias mówił o sobie, jakby był zabijaką, okazało się, że z kiepem do gaszenia. A myślę, że twoja interpretacja też nie do końca jest ten. To, że się bijesz i że za każdym razem, gdy jest jakaś sytuacja i możesz się wstawić za kolegą, to to robisz, nie oznacza, że nie możesz przegrać sportowej walki. Bo podejrzewam, że większość kozaków należących do bojówek piłkarskich, którzy za każdym razem sztywno pójdą za swoimi ludźmi, nie zrobiłaby dużej kariery w sztukach walki. I nie chcę tutaj, bo to też nie o to chodzi, żeby teraz wspominać o różnych kibicach, którzy się biją, ale nawet ci najbardziej zhypowani, ci, którzy mają największy talent do bójki, też przegrywali. Więc akurat przegranie walki nie jest wstydem. Ja tak uważam. To, że ktoś przegrał walkę, nie, jakby może ci być mniej bądź bardziej wstyd, ale jeśli wychodzisz walczyć i przegrywasz, to po prostu przegrałeś. To jakby to nie powinno... Wstydem jest przegrać jak Denis ostatnią walkę. To jest wstyd. Wyjść do walki, że ktoś cię znokautuje, był lepszy, kurwa, trafił cię więcej razy, złamał ci szczękę i przegrałeś, to nie jest wstyd. Po prostu. Nie ma... Zobacz największych kozaków na świecie. Mike'a Tysona, McGregora. Oni też przegrywają. No. Natana Marconia. Oni przegrywają, stary. No. Szpaku, przeciwnik frików, apropsuje Filipka. No on nie lubi. Szpaku, z tego co ja mam zrozumiane, jest przeciwnikiem zjawiska freak fightów ogólnie. No. No Khabib ma do zera rekord. Wiesz, tylko jakby Khabib bił się jeszcze 10 lat, to pewnie też by kiedyś przegrał, nie? W Khabibie to jest wow, że on odszedł w swoim prime. On mógł jeszcze rozpierdolić z 5 ludzi na luzie, potem z racji też pewnie zdegenerowania organizmu, wiesz, upływ czasu, też ludzie by bardziej go w jakimś stopniu byli w stanie rozszyfrować, bo to zawsze się tak dzieje, by miał coraz ciężej po takich, nie wiem, na przykład jakby się bił przez te ostatnie 3 lata teraz i za 2 lata już by miał w kurwę ciężko, aż w końcu przyszedłby, kurwa, ktoś, kto byłby jeszcze silniejszy, jeszcze lepszy technicznie, by go, kurwa, poskładał, bo takie jest życie, nie? Więc no. Był Pele, wszyscy myśleli, że nie będzie lepszego, przed Maradona. Potem było już nigdy nie będzie, kurwa, lepszego, to nagle Ronaldinho kręcił każdym. O kurwa, nie będzie kogoś takiego, kto, czy tam Ronaldo jeszcze, nie? Nie będzie lepszego napastnika. Przyszedł Messi z Ronaldo. I uważam, że za 10 lat znowu pojawi się jakiś piłkarz, który, czy on będzie lepszy, czy nie, to ciężko będzie porównać, bo ciężko jest przyrównać Pele do życia, który... No wiem, jak przegrał, kurwa. Myślę, że bardzo dobry research został tu poczyniony i rzeczy, które można było poddać wątpliwości, Szpaku poddał wątpliwości, pod wątpliwość, o, na takim zasadzie. Myślę, że z racji tego, że cały White Widow zostało zdisowane, to chyba teraz będzie 4-osobowa odpowiedź. Bo nie wiem, czy 4 osoby są potrzebne. No i nie przegrał z Masterem jak Macias. Jeszcze Kubi to szybko tutaj jest ten. Dobra robota jak na jeden dzień. Aż mi się przypomniało jak ten. Jak mi się przypomniało, jak Pichu się disował z dużym P. To duże P chyba też tam w jeden dzień odpowiadał.
Solar chyba tym odpowiadali też po jednym dniu. Aspiratio po jednym dniu. Czy wiem, co się teraz dzieje z żaluzją? Nie wiem, co się teraz dzieje z żaluzją. Wiem, że jakiś czas temu, bo to też z tych klimatów ziomeczek. Jakieś 2 lata temu wiem, że w więzieniu siedział. No. Mogę jeszcze raz to przesłuchać. Więc no, ja trochę fenomen Szpaka zrozumiałem, jak się z nim kłóciłem wtedy te 3 lata temu. A czy kłóciłem, kurwa. Nie nazwałbym tego kłótnią, no ale kurwa powiedzmy, jak była ta cała zadyma z tym związana. Bo paradoksalnie od... I to akurat trzeba przyznać publice Szpaka. Tam jest kurwa dużo normalnych ludzi, którzy... Nawet jak mogli, wiesz, by przyjść powiedzieć, o kurwa, co ten Nitro pierdoli, tą płytą rzucił, kurwa, sram ci na grób, kurwa, rozjebie cię, jak cię spotkam, kurwa, będziesz ruchany w dupę, to zamiast jakby takiego podejścia, dużo osób do mnie pisało, jakby ja nie wiem, czy oni się umówili, czy po prostu tak czuli i dużo osób czuło to samo w tym samym momencie, ale na przykład dostawałem takie elaboraty na Instagramie, takie długie, gdzie na przykład ktoś mi mówił, dlaczego nie powinienem źle mówić na Szpaka, bo on mu pomógł w tym momencie, tutaj się poczuł jakby, że ta jego droga ku jakiejś tam wolności od jakichś używek, czy radzenia sobie z tematami codziennymi, na przykład w tym wypadku tak mu pomogło, potem to, potem gdzieś go tam coś spotkał, kurwa wiesz, jakieś tam... No historia po prostu, jakaś zioma życia i jakby parę osób to zrobiło, nie? Mówię, no okej, okay, no dobra, no. Tak też spoko, nie? Więc dlatego, bo powiedziałem na początku, że to jest bardzo ogólnie, to jest bardzo specyficzny odbiorca. I tamte współżycie pomiędzy tymi ludźmi jest dziwne, nie? No. Myślę, że da się tu poodbijać i też Szpakowi powyciągać niektóre rzeczy, nie? No bo też różne rzeczy robił. O Jezu, jak ja uwielbiam obrzucać. To jest takie gówniarskie. Bo czuję się jak gówniarz, mając takie podejście. Ale ja lubię, jak się dzieje, stary. Bo ja mam też takie... Ja dzisiaj z Filipkiem na ten temat rozmawiałem. Bo Filipek mi poświęcił 10 minut, żeby jakieś swoje przemyślenia mi przekazać. I ja mu potem się odwdzięczyłem głosówkami i jakby wyregulowaliśmy pomiędzy sobą te... Skontrastowaliśmy opinie. No. No, ale z drugiej strony ja nie wiem, czy też to muszę mówić, bo w sumie o tym nie powiedziałem, ale jeśli chodzi o chłopaków z Łodzi tutaj, to ja też prywatnie ten, nie mogę nic tutaj im zarzucić. Właśnie dzisiaj też z Filipkiem o tym rozmawiałem, bo ja poznałem Barego i Maciasa podczas grania w GTA. Pamiętam, był jakiś ten zajebany COVID w dupę. Wszyscy siedzieliśmy w domu i Taku przyszedł z 2 osobami. Ja tak na początku mówię, kurwa, z kim ty tu przyszedłeś do ekipy, nie? I jest jedna rzecz, którą też muszę powiedzieć. Ja na przykład uważam, że Macias bardzo nie wykorzystuje swoich możliwości muzycznych. Bo umówmy się, osoba, która nie chodzi, kurwa, po szkołach muzycznych, która nie chodzi na lekcje śpiewu i grania na instrumentach, jeśli potrafi robić takie inne rzeczy, kurwa, wiesz, beatboxować, trochę modulować głos,
grać na kurwa fortepianie, harmonijce i gitarze, to jakieś predyspozycje do tego ma. I ja zresztą, co też przybiję, i to ja im kilkukrotnie na przestrzeni lat różnym osobom w różnym czasie mówiłem, jest, że oni powinni bardziej się jakby skupić, wiesz, to zabrakując od tych bifów, nie? Że powinni się skupić na robieniu fajnych rzeczy, a nie tylko na nakręceniu melanżu 2-4, nie? No. Więc to mnie, to tak, to mnie kurwa, jakby na koniec dnia nie jest to moje życie i nawet, ale nie jest mi to obojętne, nie? Bo ja nie chciałbym kurwa widzieć swoich kolegów czy swoich znajomych, którzy kurwa są pouzależniani kurwa, nie, od alkoholu, od narkotyków, kurwa, którzy trafiają do więzienia, którzy się plączą w niepotrzebne bójki. I to w sumie nie tylko ich się tyczy, bo to jest więcej osób tego typu znam i staram im się to wyperswadować. I kurwa, niestety za każdym razem po czasie wychodzi na moje. Tylko problem jest taki, że jak ja rozmawiam z tymi ludźmi, a oni mówią, o kurwa, na spokojnie, to jest jeden, a dwa lata później to już czasami jest za późno, kurwa, i to już wiesz. To już jest, kurwa, delirka, brak przegrody, kurwa, nosowej i, kurwa, kakao w głowie, nie? To było moralnie, może coś pomoże? Nie da się pomagać ludziom, którzy tego nie chcą, nie? I z wielkim bólem serca ja to zawsze mówię, no ale niestety, no, ja mogę komuś pomóc, mogę z kimś porozmawiać, dużo mogę dla kogoś zrobić, no ale to głównie praca od kogoś, nie? No. Sentino to też jest taki case. O nim bym nie powiedział, że to był kiedykolwiek mój przyjaciel, bardziej znajomy kolega. Też chyba nad wyraz się starałem komuś pomóc, ale jeśli ziomek się, wiesz, woli nic sobie nie zmieniać, to ja też nie wiem, czy kurwa już takie osoby da się zmienić, nie? No. No. Gościu, rozdawałeś autografy na koncercie White Widow. I powiem ci więcej, ja nawet taki koncert zorganizowałem we Wrocławiu. Więc nie za bardzo ten. Więc nie za bardzo rozumiem, o co ci chodzi. No. Byłem nawet fotę, mam specjalnie z WWA jechałem. No i widzisz. I widzicie, i zrobiłem fajny. Ja uważam, że fajną rzecz wtedy zrobiliśmy. Bo zrobiliśmy koncert za złotówkę. Dla ludzi, którzy wpadli i kupili coś na sklepie. Z racji tego, że skończył nam się fioletowy. Skończył nam się fioletowy kolor na szwalni, a ludzie zamówili dużo fioletowych rzeczy i były opóźnienia. Więc myślę, że spoko też zrobiliśmy. Jesteś współodpowiedzialny za tą katastrofę? A jaką? Co ja ci kurwa zrobiłem? Zwaną White Widow. Tak, ja też lubię przechodzenie, popadanie ze skrajności w skrajność. Czyli jeszcze wczoraj było kurwa fajnie, słucham sobie Maciasa, no drip drip bratku, bla 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 bla. Biała wdowa, znaki kurwa palcami, a teraz już kurwa każdy jest chujem do szczania. Connected. Przede wszystkim podstawowym pytaniem jest, jeśli to story się pojawiło 4 lata temu, dlaczego w sumie Szpaku sobie teraz o tym przypomniał, nie? No. No. Na tych story są każdego z maina, nie tylko Szpaka. Tu
nie chodzi o story, co Szpaku nie podjął tytuł Crazy Frog od Fałkiego. Znaczy, z tego co ja wiem, to Szpaka nie lubili dlatego, że jest jakaś ekipa w Katowicach, która się nazywa Gugu. I potem Szpaku założył Gugu. I kurwa, nie wiem też na ile mogę mówić, ale tam była jakaś spina pomiędzy tym Gugu z Katowic i tym Gugu od Szpaka. Tam jakieś kurwa... Różny, że tak powiem, przemiał wiadomości był kurwa pomiędzy nimi. I nawet kurwa taki dziwny i myślę, że to od tego się zaczęło, nie? Gugu TV kanał mają. No i właśnie myślę, że to może być powodem ten. No nie wiem, może w tych kawałkach, jeśli będą dalej kontynuowane, coś sobie wyjaśnią, bo ja też się nie czuję osobą upoważnioną do tego, żeby kurwa się wypowiadać w cudzym imieniu, bo ja też tego do końca nie pamiętam. Gugu od Szpaka usuwało disy. No było, ale Aleszen coś tam przepraszał za to i chyba chwila zgody była. Okej. Okay. Nawija w numerze Aleszenie, a on z Gugu jest. Okej. Okay. Mój fani to rodzina, nie pozwolę ich poniżać. Dzieciakowi prawie dałeś viral hejtu, który macie dzisiaj. Teraz nie dźba jak będzie stękał pod playback. Może w końcu zobaczysz, kto tak naprawdę słucha ciebie. Powiedz jak to jest, że robicie podziemną muzykę, jednocześnie dla zasięgu byłeś klaunem w Hajlice. Powiedz jak koncert na fejmie, jak działa Majors. Czy trąba bomba to podziemie? Zarzucacie Albertowi, że uciekał przed autami. A jak Gugu Gang spierdalał, to już gra tak między wami. Nic mnie nie jest w stanie zranić i to wasz największy problem. Bo zbyt długo w internecie byłem tym ofiarnym kozłem. Na tamtej perce sam se wyjebałeś zęby. Chciałeś być jak Fałki, a wyszedł język węgierski. Czas uczuć temat o tej podjebanej nazwie sobie. Wyobraźcie, że nie wiedziałem o was naprawdę. A ja chciałem pogadać, ale się zaczął mi grozić. Dlatego publicznie musiał przeprosić, ale wracając do was, Macias miał być wielkim dziś. Narzucałeś słów na wiatr, żeby nie stało się nic. Wasze teksty są jak zlepek randomowych słów. Chętnie wytłumaczę ich znaczenie, jak nie znaczę już. Nie podziemia, kurwiska z mainstreamu. Nie chcesz być na głównej scenie, a bierzesz walkę dla freaków, to nie Bay Anthem, bo widać macie problem jak już bez alkoholu się publicznie nie wypowiesz. Miałbyś designerski wpierdol, ale Joseph nie ubrał supli. Następnym razem musisz wołać głośniej kumpli. I wbiega White Widow z tego co widzimy na scenę, więc zaczyna się grubo. Ta przebitka jest chujowa akurat. Bo chłopak opali kurwa i go ochroniarz trzymał. A to trochę wygląda jakby go kurwa katowali na ulicy i przepraszał kurwa jak Sentino z Halo Policja. To takie kurwa, To akurat kurwa Kubi domiksował tutaj kurwa tak na patencie trochę, nie? A tam chyba tylko Barry wleciał z White Widow? No wleciał Barry, ale Macias był na scenie i go ochroniarz trzymał, a tam kurwa się... Coś tam było, stary. Czekałeś wersu, którego idzie zrozumieć. Przyszło co do czego, to cię przerósł i smutnie. Żałujesz, że ktoś odkopał to story i chętnie byś cofnął czas. Pewnie jeszcze numer zrobił, ale ja pierdolę was od zawsze. Szczerze sobie wjebaliście film, już to nie Outblock, wiecie? Za chwilę a ten... Nie wiem co on tu nawija, Outblock? Od zawsze szczerze sobie wjebaliście film, już to nie Outblock, wiecie? Nie wiem co to jest. Za chwilę atencji każdy z was by obrodził. Dokładnie jak Titrowi, nie chodzi o to z kim bijecie sztamę, tylko o nie wiem, co to o co chodzi. Sprzedałeś. To dzielnica Chicago, pojechała karma. Chwila czasu i co znaczą wasze hasła. Co? Spójrz na moje dokonania, co zawdzięcza mi ta gra. Wy nawet kurwa w czterech nie dojdziecie tam gdzie ja. Minęliście z powołaniem się Barry Maciek, bo nie macie bandzie ani w ringu, ani w rapie. Czemu po kilku minutach usunąłeś tamto story? Się obstrałeś konsekwencji, czy wydawca nie pozwolił? Lepiej się zastanów, czy odpowiesz ma to na ten diss. Beat to nie pijacki freestyle, jak ty wykerujesz cały deal. Pasko ledwo trafia w beat, bardzo przykre. Spróbuj się do mnie, a zrobię z ciebie mężczyznę. Ostatnie ostrzeżenie, odpierdolcie się ode mnie. Chyba, że tak bardzo chcecie dalej być pod siebie. Beat przez ciebie sexy, stał się shadowboxing. Salentino przez... Subiektywnie bądź nie. Myślę, że nie osiągnąłem sukcesu. King Von chyba był z O-Block, a tytuł solo Maciasa to RIP.
King Von, chyba to nawiązanie. Okej. Okay. Jaki kraj, taka shoreline mafia. Gazyl to nie jest zaczepka, tylko sama prawda. Nagraliście support w Łodzi, to nic wam nie przeszkadzało. Ale tak to jest z fanami, chorągiewych nigdy mało, tyle. No, okej. Okay. Jest mocny ten diss. Ja myślę, że też będzie mocna odpowiedź na to. Bo koniec końców... Bo koniec końców, no taka jest droga, nie? Jak tam napisał sobie Disa w chwilę na kolanie, to teraz się będzie musiał postarać troszkę. Tak myślę. No. No. Będzie w chuj się musiał postarać? To się postara. A nawet jeśli kurwa przegra beef, nie on pierwszy. To jest coś, co dzisiaj właśnie Filipkowi mówiłem. Że mi się już kurwa myślenie też zmieniło. Ja to mam wyjebane. Bo oni sobie pokrzyczą na tych numerach. Ludzie się trochę ponapierdalają głównym w komentarzach i kurwa będzie to samo, co było tydzień temu. Ten, kto miał iść do biura, pójdzie do biura. Ten, kto ma iść do szkoły, pójdzie do szkoły. Ten, kto ma odpalić streama, odpali streama. Będzie kurwa dokładnie to samo. To nie jest kurwa przełomowy moment w historii świata jak 11 września 2001 roku. Nie kurwa. Stary, to jest... Ja się też nauczyłem czerpać z tych takich rzeczy, co się dzieją w internecie, że jak coś jest śmieszne, to się śmieje, ale na koniec ja mam wyjebane, nie? Jak się nazywa ten z WW, co kompletnie nic nie umie? Czemu tak mówisz, stary? Nie chcąc być chamski dla WW, ale ten beef to dla nich lekkie promo. Wiesz co, niekoniecznie to jest promocja. Promocja jest, kiedy na tle lepszego rapera pokażesz się z dobrej strony, bo... Czasami beef oznacza zakończenie kariery, jakkolwiek to zabrzmi. Jak beef z SB Mafią wpierdoliła z Piratio, to 3/4 składu przestało rapować, a Śliwa kurwa 5 lat się odkuwał. No. W beefach pierwszy rzut Disa się nie liczy? Tak, to też masz rację. Masz rację. Ogólnie tak, jeśli teraz Macias wyda diss, który będzie mocny, to nawet jak początkowo, z racji tego, że Szpaku ma dużo więcej fanów od White Widow, przyjdą i to zdislajkują, to z perspektywy czasu coś może się ikoniczne wydarzyć, nie? No. Ja lubię... Było w Polsce kilka takich wyrównanych beefów. Na przykład Tedy z Płomieniem też był spoko. PZ zrobił turbo karierę, Tedy zresztą też. O. Tedy Peja? Nie no, Tedy bardzo stracił po bifie z Peją. Też popadł w infamię i